Kolejny dzień naszych obchodów, uroczystości odpustowych. Najpierw przeżywamy tak piękną procesję, która każdego roku wyrusza z miejsca narodzin świętego Stanisława do bazyliki i do ołtarza polowego. Tę procesję poprowadził ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Miller z Niemiec, były prefekt Kongregacji Doktryny do Spraw Wiary. W tej procesji uczestniczy również ksiądz arcybiskup Henryk Nowacki, ksiądz biskup Andrzej Jerz i ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, były prymas Polski, który przybywa tutaj, można powiedzieć, bardzo często do naszego sanktuarium. O godzinie 11 na placu sanktuaryjnym rozpocznie się teraz uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Miller z Niemiec. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg, który jest naszym zbawieniem i naszą pociechą, niech będzie z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się przy kaplicy narodzenia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, w centralną uroczystość odpustową ku jego czci, aby z tego szczególnego miejsca, naznaczonego wiarą, modlitwą i pobożnością wiernych szczepanowskiej ziemi oraz przybywających tutaj pielgrzymów i czcicieli świętego Stanisława, rozpocząć uroczystą procesję z jego relikwiami, a także innych świętych i błogosławionych, której towarzyszyć będzie śpiew pieśni i nasza serdeczna modlitwa. Zanosić ją będziemy w sposób szczególny w intencji ojczyzny i naszej diecezji, którym patronuje święty Stanisław, orędownik ładu moralnego, narodowej jedności i pokoju, tak bardzo potrzebnego dziś narodowi ukraińskiemu. Przez jego przyczynę wypraszać będziemy błogosławieństwo dla zaangażowanych w pracę Piątego Synodu, przez uczestnictwo, w którym mamy upodobnić Kościół Tarnowski i nas samych do Chrystusa, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Bracia i siostry, święty Paweł Apostoł w liście do Koryntian mówi, iż jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Z ufnością wzywajmy teraz Boga, który jest początkiem i kresem naszej drogi życia. Będziemy powtarzać, bądź z nami, Panie, na naszych drogach. Bądź z nami, Panie, na naszych drogach. Ojcze Święty, Ty niegdyś byłeś wodzem i drogą swojego ludu pielgrzymującego przez pustynię. Otaczaj nas opieką w czasie procesji, którą rozpoczynamy. Bądź z nami, Panie, na naszych drogach. Ty przez Ducha Świętego prowadzisz do siebie swój Kościół pielgrzymujący na ziemi. Dozwól, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko i kroczyli drogą Twoich przykazań. Bądź z nami, Panie, na naszych drogach. Ty nam dałeś świętego Stanisława jako wzór do naśladowania Chrystusa, dobrego pasterza owiec. Spraw, abyśmy w Niego wpatrzeni postępowali drogą nowego życia. Bądź z nami, Panie, na naszych drogach. O święty nasz Patronie, do Ciebie wznosimy dłonie. Tyś u nas wekrzy sławie, o święty Stanisławie. Thank you.
Ojcze Męczenniku Chrystusowym, módl się za nami. Kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Światło Kościoła Bożego, módl się za nami. Pasterz Owiecze Chrystusowy, módl się za nami. Apostole Ludu Wiernego, módl się za nami. Ojcze, Ojczyzny Twojej, módl się za nami. Ojcze Ludu Wiernego, módl się za nami. Bogu przed narodzeniem ofiarowany, módl się za nami. Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami. Święty Stanisławie, Tyś jest u nas wielkiej sławy, Tyś jest naszym patronem i sławnym opiekunem. Tyś jest naszym patronem i sławnym opiekunem. Niech tę prawdę każdy powie w katedralnym kościele, nauczasz ludzi wiele. W katedralnym kościele nauczasz ludzi wiele. Nauczasz nas znacznie cieszy i jak mamy Bogu służyć, wychwalać Go społecznie tu na ziemi i wiecznie. Wychwalać Go społecznie tu na ziemi i wiecznie. Pokazujesz wieczność Bogu, prowadzisz go świętą drogą, prowadzisz do wieczności, do niebieskiej radości. Prowadzisz do wieczności, do niebieskiej radości. W imię Ojca,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Co roku pielgrzymujemy w to miejsce, aby karmić się siłą świadectwa wiary świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Stał się on natchnieniem dla wielu świętych i błogosławionych z naszej polskiej ziemi. Dostrzegamy ich, otaczają nas, a my wpisujemy się w ich obecność na tym placu. W tym roku, w 770. rocznicę kanonizacji świętego Stanisława, a także w 20. rocznicę ustanowienia Bazyliki Szczepanowskiej, pragniemy dziękować Trójjedynemu Bogu za dar tak bardzo ważnego dla nas świętego patrona oraz za wszelkie błogosławione owoce płynące z jego kultu. Naszej uroczystej liturgii przewodniczy dziś Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który także jest przewodniczącym papieskiej komisji Ecclesia Dei. Sylwetki księdza kardynała nie trzeba nam przedstawiać, gdyż jest nam znany i bliski, zwłaszcza poprzez swoje liczne książki przetłumaczone na język polski, w których dzieli się swoją obszerną wiedzą teologiczną, głęboką refleksją, a także wielkim umiłowaniem Chrystusowego Kościoła i poczuciem odpowiedzialności za Niego. Eminencjo, księże kardynale, gorąco witamy Cię w sanktuarium w Szczepanowie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witamy również księdza prałata Sławomira Śledziewskiego, osobistego sekretarza księdza kardynała. Serdecznie witam i pozdrawiam przybyłych księży biskupów, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, arcybiskupa nuncjusza Henryka Nowackiego. Witam gorąco licznie zgromadzonych kapłanów, członków kapituły katedralnej i kapituł kolegiackich, osoby życia konsekrowanego oraz alumnów Tarnowskiego Seminarium. Pozdrawiam kustosza sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie, księdza prałata Władysława Posiuta wraz z wszystkimi parafianami. Serdecznym pozdrowieniem i pasterską miłością otaczam wszystkich zgromadzonych wiernych i cały lud Boży Tarnowskiego Kościoła, w którym szczególne miejsce zajmują wszyscy naznaczeni krzyżem choroby i cierpienia. Gorąco pozdrawiam rodziny, małżeństwa, młodzież, dzieci. Witam wszystkich pielgrzymów oraz pozdrawiam łączących się z nami dzięki transmisji radiowej i internetowej. Umiłowani bracia i siostry, módlmy się przez wstawiennictwo świętego Stanisława, który jest patronem ładu moralnego i patronem naszej narodowej świętości, byśmy z odwagą potrafili wiernie wypełnić naszą własną misję w Kościele i w Ojczyźnie, a przez to zyskali nieśmiertelną chwałę w oczach Bożych. Całe nasze zgromadzenie liturgiczne zapraszam do modlitwy, zaś księdza kardynała proszę o jej przewodniczenie, abyśmy umocnieni łaską Bożą, nakarmieni Słowem Bożym i chlebem eucharystycznym, wytrwale budowali wspólnotę Chrystusowego Kościoła. Ekscelencjo, czcigodny księże kardynale Gerhardzie Millerze, w imieniu Rady Duszpasterskiej oraz całej parafii Szczepanowskiej pragnę serdecznie powitać ekscelencję w grodzie świętego Stanisława. Pasterska droga księdza kardynała jest bardzo podobna do kapłańskiej drogi naszego wielkiego rodaka, świętego Stanisława, patrona ładu moralnego i społecznego. I choć te dwie drogi dzieli wiele wieków, to przyświeca im jedno pragnienie, jeden cel, a mianowicie obrona kanonów wiary chrześcijańskiej oraz walka o zachowanie wiary naszych ojców. Wierzymy, że nasz patron święty Stanisław udzieli księdzu kardynałowi pomocy i wsparcia do kontynuowania tego trudnego dzieła ratowania wiary katolickiej oraz zdobywania chrześcijan dla Chrystusa. Obecność księdza kardynała w naszej parafii
To dla nas wielka radość, zaszczyt i wyróżnienie. Również z wielką radością pragniemy przywitać księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego, nuncjusza apostolskiego na kraje skandynawskie oraz księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Dziękujemy za obecność na tej uroczystości. Cieszymy się z tego, że księdza arcybiskupi są wielkimi czcicielami świętego Stanisława i przybywają do naszej bazyliki już po raz kolejny. Ufamy, że i święty Stanisław odwdzięcza się ekscelencjom i wyprasza u Pana Boga wiele potrzebnych łask. Serdecznie witamy również gospodarza naszej diecezji, księdza biskupa Andrzeja Jerza, który jest wiernym czcicielem świętego Stanisława i troszczy się o naszą parafię. Jako dobry pasterz ksiądz biskup nigdy nas nie zawodzi i zawsze ubogaca nas swoim słowem, modlitwą oraz błogosławieństwem na wszystkich uroczystościach przeżywanych w tej parafii. Jest to dla nas wielkie szczęście i przede wszystkim łaska od Pana Boga, że mamy takiego pasterza. Prosimy dostojnych gości o modlitwę w intencji parafian oraz w intencji wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj tutaj przybyli i przybywają przez cały rok, aby przedstawiać świętemu Stanisławowi swoje sprawy i prosić o orędownictwo. Prosimy również o pasterskie błogosławieństwo. Spowiadam, żyję, Bogu rzecz pomocę i Wam bracia i siostry, że bardzo przeżyłem myślą o uczynkiem zanedbania. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedokładam Najświętszą Marię zawsze Czulicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Boga. Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc swoje chwały, padł pożył sami prześladowców, sprawa byśmy dzięki jego wystawiennictwu, a sto śmierci trwali w nieruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą czyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Oto słowo Boże. My ludem Pana i Jego owcami. My ludem Pana i Jego owcami. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie dzieła. Przed obliczem Pana z okrzykami radości. My ludem Pana i Jego owcami. Wiedzcie, że Jego ludem, owcami Jego pastwiska. My ludem Pana i Jego owcami. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, albowiem Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. My ludem Pana i Jego owcami. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki temu, który nas umiłował. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje nie znają. Alleluja, 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 alleluja. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza.
Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ekscelencje, drodzy kapłani, siostry zakonne, wszyscy goście przybili na uroczystość ubibowani bracia i siostry. Bardzo czuję szczęście, że mogę przewodniczyć tu w Sześciopomorowie, gdzie uroczył dzieje święty Stanisław. Uroczyste mszy święte wspomniając 77. rocznicę jego kanonizacji oraz 20. rocznicę wyniesienia Kościoła Sześciopomniacznego do godności Bazyliki Mniejszej. Stumiewa nas dzisiaj wziąć na nowo ta wielka i niepojęta miłość Boga samego, który adresatem jest każdy człowiek, każdy z nas. Stąd człowiek, który doświadczył ogromu tej miłości, będzie wyznawał na psalmistą. Czy coś jaśbym, choć już niemno dolino, sważy je nie ulęknę, bo tu jesteś ze mną. W kronie osób, które uświadamiały sobie ogrom tej Bożej miłości, jest święty Wojciech i święci polscy bracia męczennicy, a dziś dziękujemy najwyższemu pasterzowi za czcicie, posługę i odwagę świętego Stanisława, biskupa i męczennika. To on odczytywał tutaj na tej ziemi dar i tajemnicę swego powołania. Tu żyje oruczył, wzrastał tutaj uczciwości i miłości do Boga i ludzi. I tu podejmował coraz to nowe zadania, jakie w Kościele wyznaczał mu Chrystus. Tutaj w Chrzcie otrzymał godność pasterską, by był bratem, ojcem i przewodnikiem. Wskazywał drogę, która jest Chrystus, jedyny odkupiciel człowieka. Dzieje Ewangelio i odważnie ją głosił, nastając w porę i nie w porę. Był radykalny, bo przecież trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Odważnie upomiwał w władzę i wykazywał błąd. Myślał, może Stanisław słowo moje staboli czyje i nawróci. Król zabił biskupa. Krew Stanisława spiwnęła na ołtarz, przy którym celebrował Eucharystię.
zabrzmiał znów w Biblinie pytanie Boga. Zużeś ucznią, krew brata twego głośno woła ku mnie z ciemi. Ale przeżyjeć jednocześnie krew męczenników jest pożyjewem nowych chrześcijan. Z czyjeczyctwa męczeńskiej krwi biskupa Stanisława zwrastali w czyjejach Polski kolejne dobrzy pasterze. Świadkowie zmartwychwstałego błogosławiony Wincenty Kadłubek, święty Jan Kante, święty Andrzej Bobowla, święty Maksymilian Maria Kolbe, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiewuszko i tak wielu, wielu innych. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć jeszcze jednego świata wiary naszych czasów, świętego Jana Pawła II. Niech Bóg będzie dziś uwielbiony w tych wszystkich naszych braciach i siostrach związanych z polską ziemią, którzy Jezusa Chrystusa ołtarze. Gaude Mater Polonia, prole fecunda nobili. Wiara świętego biskupa Stanisława owocowała męstwem w wyznawaniu Chrystusa. Od początku dziejów Kościoła podkreślano wartość świadectwa męczenników i krew wciąż woła do Boga i do nas. I świadectwo nie może zostać zapomniane. Kościół w Polsce czci świętego Stanisława jako patrona wadu moralnego. Jakże bardzo poszemba w dzisiejszym święcie przywrócenia i ugruntowywania tego wadu. Jakże wiele trzeba zrobić w tej czyjeczynie, by przywrócić człowiekowi należne mu miejsce, by człowiek zachował swą godność, by usłyszał w swym sercu na nowo Boże wezwanie do świętości. Jakżeż bardzo trzeba nasladować czci świętego biskupa Stanisława w jego odwadze. Nie można już dzisiaj chować głowy w piasek. Miłość do Boga musi motywować nas do odwagi i świadectwa życia. Dzisiejsi uczniowie dobrego pasterza nie mogę słuchać go i wędrować za kimś innym. Patrując się w naszego patrona, rozumiemy, że nie wolno wstyczyć się krzyża. Nie wolno patrzeć bezczynnie, jak Chrystus jest opraszany. Nie wolno skoczyć się na odtrucenie cenich Boga. Nie wolno skoczyć się na zamknięcie wiary w tak zwanej czynienie prywatności. Dzisiaj trzeba z mocą wyznawać wiarę. Dzisiaj nie wystarczy już nie spawiernie głosu. Uczniowie dobrego pasterza podnieście głowy. Mówcie z mocą czyciejszemu świata Bożej obecności i zbawcie miłości wobec każdego człowieka. Prądźcie z mocą sprawa Boga do człowieka, który jest jego stworzeniem. Chciałbym zawołać tu za Janem Pawłem II,
Nie lękajcie się, odpuśćcie na ośmieszczwi Chrystusowi. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia, tak życia wiecznego. Święty Stanisław jest wzorem pasterza dobrego, który aż do ostatniej kropli krwi służył Bogu w kościele. Trzeba ciś odwagi w przyznaniu, czyje do kościoła, który jest jeden święty, powszechny i apostolski, który jest piękny i który jest naszym domem. Nie dajmy sobie wspłubić, że kościół nie jest potrzebny, że kościół to obca rzeczywistość, że kościół nie nadąża za współcześniością. Wspólnie stanowimy kościół, a jego głową jest sam Chrystus. Wołam wraz z Janem Pawłem II do każdego z synów i córek polskiej ziemi. Proszę was, abyście zachowali wierność Chrystusowi, jego krzyżowi, kościołowi i jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali przeciw wszystkiemu, co uwadcza ludzkiej godności i poniższa obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencję w dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Jakże bardzo pamięć to tym biskupie, męczenniku jest dziś nam potrzebna i dziś bowiem potrzeba odwagi i przekazywaniu i obroniu świętego despotu wiary, a równocześnie tej miłości Boga, która obawia się w nieustannej trosce o człowieka, o każde dziecko Boże, naruszone na przeszczywności. Zdaje ci je każde światło nad czyje na zwierzęstwo prawdę dobra i piękna, na lepsza przyszłość w doczesnej rzeczywistości i na wieczne szczęście w Bożym Królestwie. Ojciec Święty Jan Paweł II, wskazując nam w osobie świętego Stanisława wzór ucznia Chrystusa, do nas woła: wzrastajcie w święczości, budujcie dom własnego życia w oparciu o skawę łaski Bożej, nie życzcząc wysiłków, aby jego trwałość zaważyła na wierności Bogu i jego przykazaniom. Modlę się, aby duchowni i wierni święcy w Polsce coraz bardziej stawali się świętymi i by przekazywali dziedzictwo świętości nowym pokoleniom w trzecim tysiącleciu. Wesel się ojczyzno w dniu Wielkiego Święta. Z radością wychwalaj możne dzieła Pana, ciemio męczenników wiernych jego wasce, rodząca dla nieba kwozy pewne ciarna. Pastor sprawiedliwy oddał swoje życie, gdy chleba i wina składał święte dary.
we własną krew mieszając w krwią Bożego Syna, by stać się nie zawsze Ojcem swego ludu. Wysławiajmy Boga w Trójcy jedynego za Jego potęgę dzisiaj okazaną. W świętym Stanisławie, który swo swiczyjęciu i jedność przywrócił swemu narodowi. Święty Stanisławie, wypraszaj nam waskę odwagi wiary. Wypraszaj nam miłość, która jest silniejsza niż strach i śmierć. Wypraszaj nam głębokie rozumienie rzeczywistości Kościoła, który jest mistycznym dziełem Chrystusa. Ucz nas naśladowania Marii Matki Kościoła i Pani Wiernej w zachwychaniu w Boże Słowo i w jej zawierzeniu. Uprosz nam waskę wypewniania i zapawem profetycznego wezwania Twojego następcy na stolicy biskupów krakowskich, który wołał: nie lekajście się czcieć świętości, nie lekajście się być świętymi. Uczyńcie nowe tysiąclecie era ludzi świętych. Niech się tak stanie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy wieczalnych, niewieczalnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca się stworzył przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, stworzona, nieostworzona, bezpłatnie nosem Ojca i przez Niego wszystko Cię stało. A to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił do Ciebie i zabrał Ducha Świętego. Ciało Ojca z Marii Ciebice i stał Cię człowiekiem. Ukrzyżował również za nas pod pociążem prywatem, został męczony i pokrzębany i zmartwychwstał od nieodczeszczenia. Ja odnosimy pismo. Wystąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić zwyczaj umarłych i królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ojciebiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Syna wspólnie odbierał wielbienie chwale, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na obrzeczenie grzechów i oczekuję wszechświata umarłych, a życia wiecznego. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Stanisława biskupa i męczennika, patrona naszej ojczyzny, diecezje i parafie, zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół powszechny, aby przynaglony mocą Ducha Świętego przybliżał do źródła zbawienia wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przewodniczącego tej świętej liturgii, księdza kardynała Gerharda Ludwika Müllera, modlący się razem z nami, księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego, księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza, aby Bóg obdarzył ich dobrym zdrowiem i nieustannie wspierał w posługiwaniu na rzecz miłości, pokoju i jedności wszystkich wiernych w Kościele Chrystusowym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów, różnych urzędów i godności oraz księży diakonów, aby trwając w pokorze i pobożności, gorliwie głosili Ewangelię Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za osoby sprawujące władzę w naszej ojczyźnie, aby za przykładem świętego Stanisława stali na straży ładu moralnego i wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów i czcicieli świętego Stanisława oraz we wszystkich intencjach sprawowanej obecnie Eucharystii, aby nasze modlitwy zostały przez Boga przyjęte i wysłuchane za przemożnym stawiennictwem świętego Rodaka i patrona szczepanowskiej ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za poległych w obronie ojczyzny, zmarłych z naszych rodzin, parafian i dobroczyńców naszego sanktuarium, aby dostąpili udziału chwale świętych i zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy zapatrzeni w Matkę Bożą z Fatimy i przykład życia świętego Stanisława prowadzili życie godne dzieci Boga, który mieszka pośród nas i pragnie naszej świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za pośrednictwem świętego Stanisława, naszego patrona, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ten chleb, co złączył złote ziarno,
Chrystem w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przał Bóg Ojcze Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niejeś ofiara, którą składajmy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława, biskupa zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną w trwałym przez Chrystusa Pana naszego. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący miłosierny Boże, Te ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludziem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On, umocniony przez siebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twoich prawa i nasladując przykład dobrego pasterza, oddaje Ci na swoje owce. Ponieważ był wierny aż do śmierci, wyszedł z radością swojego Pana Jezusa Chrystusa. Prześni Jego Twoje majestat uwielbiają zastępia nowiów, którzy zawsze się raduje w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyjąć się do nich. Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, obecnym pośród nas księdzem kardynałem Gerhardtem, mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy się nie zważa na krzyż nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnia go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, którą czujesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Bye.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wszechmogący Boże, niech uczcią w uczci eucharystycznej umocni pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali Nio Arun, żonę dar wiary i szli drogą zbawienia, które wskazywał przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale, dostojni księże arcybiskupi, księże biskupi ordynariuszu, czcigodni kapłani, chwilebne siostry, drodzy pielgrzymi, goście, szanowni radiosłuchacze Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, łączący się również przez relację internetową i telewizyjną, parafianie, rodacy świętego Stanisława. Przeżywając ten szczególny czas, jakim jest odpust ku czci świętego Stanisława,
Na koniec tej Eucharystii chciałem bardzo serdecznie wszystkim wyrazić moją wdzięczność. Przeżywamy, jak słyszeliśmy to w kazaniu, 770. rocznicę kanonizacji świętego Stanisława i 20. rocznicę wyniesienia kościoła szczepanowskiego do godności bazyliki. Eminencjo, 20 lat temu, z okazji 750. rocznicy kanonizacji, na tę uroczystość przybył legat papieża Jana Pawła II w osobie kardynała Józefa Ratzingera. Cieszyliśmy się jego obecnością. Dziś przeżywamy 770. rocznicę kanonizacji i bardzo serdecznie cieszymy się Twoją obecnością, że jesteś z nami, że modlisz się i że wygłosiłeś dla nas tak piękne słowo. Bóg zapłać, eminencjo, za Twoją obecność, za taką atmosferę bardzo serdeczną, życzliwą i ciepłą. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy księżarcy biskupi i księże biskupi ordynariuszu. Chcę wspomnieć, że 20 lat temu ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, przyjechał do nas z radosną nowiną. Przywiózł nam bazylikę, otworzył, ogłosił. Jesteśmy dziś wdzięczni, że 20 lat temu dokonałeś tego wspaniałego dzieła dla naszej tutaj wspólnoty. I cieszymy się, że 20 lat później jesteś i widzisz, że ta bazylika stoi, rozkwita się i kwitnie wiarą naszych parafian i pielgrzymów. Bóg zapłać serdeczny. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję też do naszego księdza biskupa ordynariusza, który, jak już tutaj przedstawiciele naszej parafii wcześniej powiedzieli, jesteś dobrym pasterzem, który troszczy się o swoje owce tu w Szczepanowie. Jesteś zawsze z nami, to pomagasz nam, podajesz różne inicjatywy, aby ten kult świętego Stanisława się rozszerzał. Czcigodny księże biskupie ordynariuszu, 11 lat temu, 12 maja 2012 roku, o godzinie 12 punktualnie, w czasie głównej też uroczystości odpustowych tutaj w Szczepanowie, ksiądz biskup został powołany na stolicę biskupią w Tarnowie. Z tej okazji oraz zbliżających się imienin już dziś cała wspólnota diecezjalna modli się w Twojej intencji, wypraszając moc Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Limanowskiej oraz stawiennictwo świętego Stanisława biskupa w prowadzeniu Kościoła Tarnowskiego. Szczęść Boże. Prosimy, aby nasi dostojni goście przyjęli akwarele naszej bazyliki, a także najnowszą książkę podpisaną przez księdza kardynała, swoją najnowszą książkę, która została już opublikowana. Proszę przyjąć w darze. Ksiądz kardynał podpisał dla Waszych ekscelencji. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, który rządzisz czasem i kierujesz losami świata, Ty przed Jego stworzeniem ustanowiłeś Chrystusa początkiem i końcem wszech rzeczy, a przedziwnym zrządzeniem swojej łaskowości złączyłeś z Nim Najświętszą Marię Pannę, aby była Jego matką, obrazem i wzorem Kościoła oraz matką i orędowniczką nas wszystkich. Prosimy Cię pokornie, wejrzyj łaskawie na przygotowane obrazy 20 tajemnic różańcowych oraz obrazy Matki Bożej Gierczwałckiej i Fatyńskiej
i ześlij na nie swoje błogosławieństwo. Spraw, Panie, abyśmy rozważając tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne, spoglądali w przyszłość z wiarą, nadzieją i miłością. Za przyczyną naszej Matki, Pani Różańcowej, Fatimskiej i Gieczwałckiej, wprowadź, Ojcze, na drogę zbawienia wszystkich, którzy pobłądzili na ścieżkach swego życia. Pociesz strapionych, wesprzyj uciśnionych, zarać będącym w potrzebie i spraw, aby wszyscy, doznając Twojej przemożnej opieki, kształtowali swoje życie na podobieństwo Twoje i Twoich świętych. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Nie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ksiądz kardynał poświęci 20 obrazów, fresków dotyczących tajemnic Różańca Świętego oraz dwa objawienia, jedno objawienie Matki Bożej w Fatimie i nasze polskie objawienie w Gieczwałdzie. Następnie ksiądz kardynał przejdzie i otworzy tak zwaną Izbę Pamięci biskupa Jana Styrny, naszego rodaka, który zmarł 28 września minionego roku. Chcieliśmy zachować jego pamięć, dlatego te rzeczy, które pozostawił, chcemy przekazać, pokazać tym wiernym i pielgrzymom, którzy tutaj przychodzą. Ksiądz kardynał również poświęci i odsłoni tablicę pamiątkową księdza biskupa Jana Styrny, naszego rodaka.